Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie gorących pytań telewizji w Polsce.pl. Drodzy Państwo, w poniedziałek Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego wydała bardzo mocno komentowane, bardzo też negatywnie przez niektórych oceniane, wydała taką decyzję, z której wynika, że pani sędzia Beata Morawiec, szefowa skrajnie w moim przekonaniu upolitycznionego stowarzyszenia sędziowskiego Temis, no nie straci swojego immunitetu. Drodzy Państwo, to wzbudziło no całą dyskusję i pytania, co dalej z wymiarem sprawiedliwości, co dalej z tą wielką, trudną przecież bardzo reformą wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa. Szczególnie dzisiaj moim i Państwa gościem jest minister Michał Wójcik, to minister w kancelarii premiera i poseł ze Śląska, bo warto o tym również przypominać. Bardzo serdecznie witam pana ministra w naszych progach. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie ministrze, no właśnie, no Izba Dyscyplinarna miała prawo podjąć taką decyzję, jaką podjęła, to oczywiste. Natomiast no rzeczywiście prokuratura chciała postawić pani sędzi bardzo poważne zarzuty, takie powiedziałbym wręcz no dyskwalifikujące zupełnie panią sędzię jako sędzie właśnie. Tymczasem no tak się nie stanie. Oczywiście szanujemy wyroki sądów, bo decyzję w tym przypadku, czy postanowienie, uchwałę właściwie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, i tu, tutaj możemy zostawić tę sprawę. No ale rodzi to, panie ministrze, pytania. Był pan niegdyś wiceministrem sprawiedliwości, również bardzo mocno walczy pan o to, żeby to polskie sądownictwo się w końcu zmieniło. Jak pan przyjął tę decyzję? Z ogromnym zdziwieniem przyjąłem wtedy całą uchwałę, panie redaktorze. Trzeba pamiętać też o tym, że to było już odwołanie, dlatego że w pierwszej instancji rzeczywiście sąd dyscyplinarny zdecydował, żeby uchylić immunitet, żeby pani sędzia mogła być pociągnięta do odpowiedzialności karnej, żeby można jej było postawić zarzuty. Natomiast teraz decyzja była co prawda jednomyślna, dlatego że sędzia Majchrowski był za uchyleniem immunitetu, natomiast sędziowie Łotko i Zubert zdecydowali, że nie powinno się uchylać immunitetu, i warto, żeby do pana programu zaprosić obu tych sędziów i zapytać ich, co mogło być powodem, bo no to jest takie, wie pan, tłumaczenie, które nie przekonuje nas do końca. Wystarczy sobie wejść na stronę internetową Prokuratury Krajowej, która wydała oświadczenie, dokładnie opisując, jakie zarzuty mają być postawione i za co konkretnie. Państwo jako media z kolei przedstawialiście zeznania poszczególnych świadków, którzy mówili, że zrobiono to czy tamto. Ten materiał był w mojej ocenie bardzo mocny. Panie ministrze, bo tam uderza... Bo tam uderza, jeśli pan pozwoli, jedna rzecz. Przecież Izba Dyscyplinarna nie orzekała o winie bądź niewinności pani sędzi. Tak naprawdę ta decyzja o uchyleniu immunitetu jest potrzebna tylko po to, żeby tak naprawdę prokuratura mogła robić swoje. Przecież nikt dzisiaj przy zdrowych zmysłach nie przesądza, czy pani sędzia Beata Morawiec przyjęła telefon komórkowy od jednego ze swoich podsądnych, czy nie, czy w jakiś sposób naraziła finansowo również sąd, pisząc opinię, które według prokuratury nigdy nie powstały, za to pieniążki na konto pani sędzi wpłynęły. Dzisiaj tego nie, przecież my tego nie, dzisiaj nie możemy rozwiązać tego węzła. No, od tego jest sąd, od tego jest prokuratura, a tymczasem no, sąd zachował się, uznał, i tutaj cytuję, bo to jedyne, co wiemy, cała sprawa jest utajniona. Sędziowie, tu już odpowiadam na pytanie pana ministra, nie chcą rozmawiać o tym orzeczeniu, więc tam napisano tylko, że w uzasadnieniu, że te dowody były niewystarczające. No ale na Boga, przecież to nie dowody ma być, nie dowody mają być oceniane przez Izbę Dyscyplinarną, tylko w ogóle możliwość ewentualnego postawienia zarzutów, a co się z tą stanie sprawą potem w niezawisłym sądzie, to już zupełnie inna historia. To najbardziej mnie uderza w tej sprawie. No, wyjął mi to pan z ust. Oczywiście ja nie przesądzam winy pani sędzi, bo nie mam do tego w żadnym razie uprawnienia, tak, czy ona jest winna, czy popełniła te czyny, czy nie. I to, co zrobił sąd dyscyplinarny, to, że nie uchylono immunitetu, to tak naprawdę działa na szkodę jej. To jest paradoks jakiś całej tej sytuacji. Ponieważ z jednej strony prokuratura krajowa jednoznacznie kładzie na stół, co chce zarzucić, i to jest mocne, i rzeczywiście w mediach pojawiają się zeznania poszczególnych osób, w tym tam tej osoby, która miała zostawić ten telefon komórkowy wręcz, czy jednego z dyrektorów, który był przesłuchiwany. To mówię na podstawie tych informacji medialnych, tak, oczywiście.
pani sędzia, nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, i właśnie niezawiśli sędziowie, niezależny sąd miałby możliwość oceny tego przy rozprawie jawnej. No przecież to jest interes pani sędzi, żeby nie było cienia podejrzenia co do niej, a no, jak widzę tutaj, zdecydował sąd o tym, żeby zakończyć sprawę, bo to definitywnie kończy tę sprawę i moim zdaniem najbardziej szkodliwe to jest dla samej pani sędzi. Nie potrafię tego za bardzo zrozumieć. No właśnie, pani sędzia miałaby okazję i szansę oczyścić swoje dobre imię, a chciałbym tylko powiedzieć, że odprysk, że ta sprawa pani sędzi jest odpryskiem potężnej, jednej z największych w historii afer w Krakowie, w ogóle w polskim sądownictwie, sądu apelacyjnego w Krakowie, gdzie wypływały miliony, a jak się okazało, tylko dzięki działaniom Ministerstwa Sprawiedliwości udało się tę sprawę wykryć. Sąd decyduje o losie byłego prezesa sądu apelacyjnego. Panią sędzię Morawiec zostawiamy. Też zgodzę się z panem ministrem, że to w jej najlepszym interesie. Idziemy w takim razie dalej. Panie ministrze, druga kwestia, również powiązana z sądownictwem, ale już nie do końca polskim, ale tym europejskim. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał to słynne zabezpieczenie, że Polska ma zamknąć kopalnię Turów. O tej sprawie rozmawialiśmy wielokrotnie, ale w tym momencie rząd czeski podnosi takie kwestie, żąda olbrzymich pieniędzy za niewykonanie tego postanowienia o zamknięciu kopalni. No, zamknąć kopalnię Turów może pani sędzi, która w TSUE orzekała w tej sprawie, wydaje się, że można sobie kopalnię zamknąć, a potem włączyć światło, jak już sprawa zostanie rozwiązana sądownie i kopalnia będzie działać. Pan jest Ślązakiem, doskonale pan wie, że to niemożliwe. Co możemy z tą sprawą zrobić? Jaki jest kierunek w tej sprawie? Wiemy, że rozmowy z Czechami trwają. No to jest pani sędzia, która to kuriozalne postanowienie wydała, chyba jest z Hiszpanii, o ile dobrze pamiętam. Mm-hmm. To jest tak, jakby, wie pan, panie redaktorze, w trybie zabezpieczającym zamknąć plaże hiszpańskie i uniemożliwić korzystanie przez turystów z różnej infrastruktury. No przecież to są miejsca pracy, no, każdy się powinien popukać po głowie. No, co to za zabezpieczenie? Jaki to jest charakter zabezpieczenia? To chyba pierwszy raz w historii w ogóle tego rodzaju zabezpieczenie. No przecież jakie skutki są? No jeżeli ma być wyłączona kopalnia, to i wyłączona będzie elektrownia, no bo skąd weźmie wsad? No przecież to jest oczywiste. Więc to jest kuriozum w ogóle. To jest jakieś w ogóle po prostu głupie postanowienie. No przepraszam, że tak mówię, ale głupie postanowienie wydane gdzieś, wie pan, w jakimś gabinecie przez panią w Luksemburgu, która stwierdziła, że no tak trzeba zrobić, bo po prostu jest skarga Czechów złożona. Więc to jest pierwsza rzecz, że moim zdaniem rząd polski powinien grać na to, żeby uchylić w ogóle to postanowienie. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o Czechów, oni mają prawo oczywiście w ramach prowadzonych w tej chwili negocjacji do przedstawiania różnych propozycji. I to jest, rozumiem, że to jest jakiś element tej strategii czeskiej w tym momencie. Też mają prawo do tego, żeby swoje przedstawiać argumentacje, i z tego co wiem, to taka argumentacja, dodatkowe okoliczności zostaną przedstawione TSUE. W moim przekonaniu no, pani sędzia powinna wziąć to pod uwagę. Po prostu Trybunał Sprawiedliwości się ośmiesza takimi orzeczeniami. Ja dzisiaj miałem okazję jechać koło demonstracji przedstawicieli branży energetycznej, górników, którzy dzisiaj są w Warszawie, demonstrują, i tam się krzyczy na temat Unii Europejskiej. No jeżeli ktoś chce taką atmosferę tworzyć w Unii Europejskiej, że ludzie po prostu zmienią kompletnie stosunek do tej struktury, no to więcej takich postanowień powinno być. Oczywiście ironizuję sobie, pokazując, do czego to może prowadzić. Na to zgody nie powinno być, przyzwolenia, ale ja mam nadzieję, panie redaktorze, że niezależnie od wszystkiego, że te wszystkie działania strony polskiej i czeskiej, one prowadzą mimo wszystko do wypracowania porozumienia i że jednak nie będzie tych kar wielomilionowych dziennie, a jednocześnie no, stworzy się taki dokument, który umożliwi zabezpieczenie, jeżeli chodzi o odpływ wody z terenów czeskich. Więc to jest kwestia negocjacyjna tutaj w tym zakresie. Jestem przekonany w 100%, że zgoda w tym zakresie będzie. Panie ministrze, a nie przeraża pana? Ja wiem, że polityka to jest zabawa dla twardych ludzi, ale mam czasem wrażenie, słuchając polskiej opozycji i części mediów, które jakby przyklaskują tym negatywnym informacjom płynącym wcześniej z Luksemburga, dzisiaj z Pragi, choćby te 5 milionów dziennie kary, które musielibyśmy płacić. Ja widzę, że niektórzy
niektórzy posłowie polskiej opozycji, czy europarlamentarzyści również, no udział Róży Thun w tym skandalu jest również spory, to ja jestem porażony taką sytuacją, taką nielojalnością wobec własnego narodu i interesów narodowych właśnie. No dokładnie, ale ja to już od 6 lat obserwuję, ale są rzeczywiście takie osoby, które, no teraz się zresztą opozycja pogubiła, są osoby, które jednoznacznie mówią, że wspaniałe postanowienie, tak, trzeba wykonać natychmiast, no takimi politykami, którzy powiedzieli, że natychmiast trzeba wykonać postanowienie, no jest między innymi pan prezydent Rafał Trzaskowski, czy wspomniana pani Thun. Natomiast widzę, że w opozycji była próba jakiejś refleksji przez moment, dlatego że oni na początku rzeczywiście przyklaskiwali temu, a potem nagle stwierdzili, że nie, no przecież to jest jakiś nonsens, no ludzie tego nie kupią, prawda, no przecież gdzie to, wie pan, kilka tysięcy miejsc pracy, co z tymi ludźmi zrobić, no po prostu ręce niech sobie zabiorą od Turowa, w żadnym razie nie likwidują tych miejsc pracy, bo jaka ma być alternatywa, no żadna, no przecież to jest, wie pan, to się nie mieści w ogóle... Chyba że alternatywą będzie branie surowca z Niemiec czy Czech, nagle by się okazało, że zabezpieczenie można zmienić i wszystko jest w porządku i Polska też jest wtedy w porządku. Tak, ale ludzie, wie pan, nie są, ludzie wiedzą, co jest grane, no panie redaktorze, w pobliżu Turowa jest 9 kopalni, 5 jest w Czechach, 4 w Niemczech, jedna jest oddalona 60 kilometrów od Turowa, no przecież ludzie patrzą na to wszystko i ktoś mówi tak, klaszcze, mówi Unia Europejska, brawo, wspaniale, sprawiedliwość, praworządność, a z drugiej strony panie redaktorze, widać, jaka to jest niesprawiedliwość. Gdzie tu jest jakaś praworządność? No co, ludzi mamy na bruk wywalić? No przecież to jest niedopuszczalne. To ja mówię jako minister z rządu, że kategorycznie my się temu sprzeciwiamy. Ja się dziwię tylko naszym przyjaciołom z Czech, że oni po prostu jednak no, zdecydowali się złożyć taką skargę, a tym bardziej, jeżeli chcą złożyć taki wniosek. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Powinni wycofać po prostu tą skargę, niezależnie od kontekstu jakby politycznego, że jest tam rzeczywiście dyskusja o sprawach środowiska, są wybory parlamentarne i tak dalej. To rzeczywiście. Ale to jest jednak sprawa drugorzędna, jeżeli chodzi tutaj o relacje między państwami. To jest ważniejsze w tym momencie, według mnie. I uważam, że ta skarga powinna być wycofana. Ale jest światełko, że będzie porozumienie. Aby tak było. W tej naszej rozmowie padły Niemcy, że tak powiem, ale nie Niemcy, padły oczywiście tylko stwierdzenie. No Niemcy, właśnie. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas ma nowy pomysł. Zniesienie przysługującego państwom członkowskim Unii Europejskiej prawa weta. Ja rozumiem, że to jest takie na razie tylko wrzucenie na agendę, że to jest na razie kwestia jakiejś dyskusji, ale no, Polakom włosy na głowie stają, jak Niemiec mówi o tym, że inny kraj członkowski może prawa weta w Unii Europejskiej nie mieć. No, czy to nie jest sytuacja niebezpieczna według pana ministra? To jest sytuacja, którą zapowiedział już wcześniej, że będzie rzeczywiście tak i że to będzie kolejny krok minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Jeżeli pan redaktor i państwo byście sobie odsłuchali ileś konferencji wstecz, to mówił o tym, że za chwilę będzie próba, żeby wywalić jakby z porządku prawnego weto, żeby no, można było już robić co się chce w Unii Europejskiej. Dziwi mnie ten pomysł pana ministra Maasa. Uważam, że warto pochylić się nad historią w ogóle prawa weta. Przecież od samego początku w Unii Europejskiej takie prawo było. O ile pamiętam, to De Gaulle korzystał z... Nie chcę powiedzieć szantażowo, ale przecież mówił o tym prawie weta. Robili to i Brytyjczycy, robili to Duńczycy, robili to Holendrzy w czasie ostatnich negocjacji budżetowych, że użyją prawa weta. Weto jest elementem tożsamości unijnej. To jest jeden z elementów. Bo w Unii trzeba wypracowywać pewne rzeczy, tworzyć jakieś kompromisy. No wiadomo, nie będzie się mówiło zawsze tym samym językiem. Tutaj dasz, tutaj oddasz. To weto jest bardzo ważnym instrumentem. Jestem zaskoczony, że pan minister z Niemiec próbuje rzeczywiście sygnalizować potrzebę eliminacji prawa weta. No ja akurat uważam, że nie może czegoś takiego być i w ogóle trzeba było zmieniać przepisy. No nie ma takiej możliwości w tej chwili, no ale dyskusja jest. Pewnie nie o tym tylko, bo za chwilę będziemy rozmawiali i pewnie pani Jurowa będzie mówiła o uruchomieniu mechanizmu łączącego praworządność
ze środkami. Zobaczy pan i okaże się, że Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro mieliśmy rację. Panie ministrze, pisałem kilka tygodni temu o tym, jak pan czy pana koledzy z Solidarnej Polski byli nazywani oszołomami, brexitowcami, czy poleksitowcami i tak dalej. A dzisiaj jedyne, co można powiedzieć, czy pan, czy minister Ziobro, a nie mówiliśmy. No nic, panie ministrze, ale o tym już dzisiaj nie damy rady. Tak, ale wcale się z tego nie cieszymy, panie redaktorze. Nie, oczywiście, że nie. Bo to była inna ocena trochę tej sytuacji i w żadnym razie nie mam ani cienia satysfakcji. Niestety, no nikt nie ma niestety, ale sytuacja coraz bardziej niebezpieczna. Serdecznie dziękujemy. Michał Wójcik był moim i państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję. Drodzy państwo, kończymy.